zaczyna się magia włoskich samochodów, czy mamy czerwoną skórę z Alcantarą. A więc mamy tutaj Maserati Gran Turismo 2018 rok. Auto dostało po boku, z przodu, także musiało lecieć już z jakąś taką prędkością, bo jak widać urwało całe przednie koło z wahacza. Także mocno musiało oberwać tutaj po tej stronie. Jakże i zahaczyć troszeczkę przodem, czy coś tu musiało wlecieć naprzód, z racji tego, że grill jest oderwany z przodu. Maska chyba jest zamknięta, ale zaraz ją otworzymy. Tutaj pan nam stoi obok z ładowarką. Nie chce odjechać, bo mówi, że musi nas pilnować. Także auto w wersji Cabrio 2018 rok. Tutaj mamy lock number, byście mogli zobaczyć, jak to wygląda. I w środku zaczyna się magia włoskich samochodów, czy mamy czerwoną skórę z Alcantarą. Poduszka wywalona na tym siedzeniu, bo wiadomo, auto zostało pod tym bokiem. Kierownica dosyć sportowa, z Alcantarą u góry. Tutaj, jak widać, jest wypłaszczenie i na kciuki miejsce. Także auto, wiadomo, jak na tej klasy, prezentuje się w środku tak, jak powinno, czyli świetnie. Ładne detale. I z tyłu miejsca za bardzo nie ma, ale ja jestem dosyć chudy, także wydaje mi się, żebym się zmieścił. Także auto piękne w środku, jakże i na zewnątrz, gdyby nie to, że po prostu dosyć mocno dostało po boku, aż po prostu tutaj na tył wszystko poszło. I nie wiem, co tu się stało z tym, nie wiem, jak to sprawdzić. O, okej, rozumiem, po prostu to są zabezpieczenia na wypadek, rolki wyskoczyły, bo wiadomo, jest to wersja Cabrio z przebiegiem 24 tysięcy mil, z silnikiem 4,7 V8 litra. Także tak samo wygląda z tyłu i tak wygląda po mocnym oberwaniu z przodu. Zajrzymy sobie jeszcze szybko tylko pod silnik. O, nie wiem, czy da się otworzyć. Możliwe, że się nie da otworzyć. Czy powyrwały linki. Chyba nie. O, da się. Także tak nam się prezentuje ten piękny silnik V8. Czerwone wstawki, no ale niestety swoje dostało. A tu mamy samochód bardzo popularny, jeżeli chodzi o tą część Stanów Zjednoczonych, czyli jest to Subaru Forester ze względu na pęd na 4 koła. Tu mamy numer lotu, jaki przebieg, rocznik 2016, 2,5 litra Limited. Dosyć popularny samochód, jeżeli też chodzi o Polonię, ze względu na właściwości jezdy, jak i taniość i tego, co nam samochód oferuje. Także wersja Limited, jak widać, skóra, aktywny tempomat, wszelkiego rodzaju monitory, bumper z przodu, trochę tu śmierdzi, jakby był zalany. Śmierdzi tutaj wodą. Auto dostało z przodu belka i tutaj podłużnica, jak widać, przekrzywiona w prawą stronę, czyli musiało auto dostać, jak powiem, z tej strony. Widzę, że wszystko poszło w tą stronę. Zobaczymy, jak to wygląda nam pod spodem. Silnik boxer 2,5 litra. Także fajny silnik. I tak się prezentuje auto. A więc mamy tutaj Toyotkę RAV4 XLE z 2019 roku z przebiegiem 38 665 mil. Także auto bardzo wszechstronne dosyć, z napędem na 4 koła, all-wheel drive.
Tutaj chyba coś jest, o tak, tu felga, także możliwe, że zawieszenie też jest urwane po prostu z tamtej strony. Tu zawieszenie chyba też jest klapnięte. Możliwe, że po prostu auto zostało, odbiło się z dwóch stron. Tutaj też zawieszenie chyba też całe wpadnięte. Wahacze pourywane, plastiki. Czekaj, czy można otworzyć? Trzeba otworzyć ze środka. Zobaczmy, jak to w środku wygląda. Poduszki powyszczelane. Nie ma skóry, zwykłe siedzenia. Poduszki powyszczelane. Ale przynajmniej mamy tutaj jakiś rodzaj wyświetlacza. Mamy różne opcje, jeżeli chodzi o wychodzenie z pasa. Rocznik 2019, jak już wspomniałem. Otworzymy sobie maskę, żeby zobaczyć, jak to wygląda pod spodem. Czy żadne z głównych elementów silnika nie zostały uszkodzone. A więc mamy sobie silnik. Wygląda na nienaruszony. Co tu widzę? Od filtra może być jakiś problem. Ale tak to wygląda na silnik na nienaruszony. Także tutaj mamy lot, jakże i przebieg. Że pan nas nie chce opuszczać ani na chwilę. Szuka dla nas samochodów, ale odejść nie chce. Miejmy nadzieję, że audio zapisze nam się tak, jak powinno. I tutaj wszystkie samochody na południowej stronie tego kopartu. A więc nasz ostatni samochód na dzisiaj będzie Dodge Durango GT z przebiegiem 31 000 z silnikiem 3.6. Widać, auto dostało dosyć mocno po boku. Zakładam, że elementy zawieszenia są pourywane i z przodu, i z tyłu. Ktoś musiał ostro cisnąć tym samochodem, ponieważ z tej strony wygląda dosyć ładnie. Szkoda, z racji tego, że jest to dosyć ładny samochód. Czarna skóra w środku. Głośniki z Beatsa. Nie będziecie mogli zobaczyć z Beatsa. Także główne wyposażenie, tempomat na kierownicy. Czarna skóra. O, co jest ważne, mamy tu sterowanie osobną klimatyzacją na tył, z racji tego, że to jest samochód 9-miejscowy. Przepraszam, 7-miejscowy. Jest to samochód 7-miejscowy. Także tutaj mamy lot. Numer no key. Okej, to tu mamy chyba trouble, bo mamy no key, jak widać. Ale sprawdzimy do środka, czy rzeczywiście no key. Nie, ja tam widzę key, jest key tutaj. O. Kluczyk, tylko czy to jest od tego auta? Możliwe, że będzie. Jest, to jest kluczyk od tego auta. Także mamy kluczyk, łopatki. I jak widać, elementy zawieszenia zostały porywane, felga uszkodzona, pełny błotnik, fender. Także taka typowa zawieszeniówka. Do tego mamy stelaż na górę. Co mi tu powiedział teraz pracownik, że w zasadzie wszystkie te samochody zostały tu przywiezione w 4 tygodnie. Także w 4 tygodnie tyle skraszowanych samochodów, coś niewyobrażalnego. Ja sam wracałem wczoraj z Chicago i na jednej autostradzie na odcinku gdzieś 10 mil miałem 4 wypadki, także lubią się tu stykać. Wyjeżdżają. Daleką podróż do prawowitych właścicieli.